Jeszcze raz witam serdecznie na drugiej części naszego wieczoru. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj artyści jasnogórscy, uczniowie i uczennice szkoły pierwszego stopnia muzycznej tutaj w Częstochowie razem z dyrygentami, pedagogami, a przede wszystkim także z gościnnymi ojcami Paulinami. Jest z nami ojciec Przeor, ojciec Samuel, jest z nami ojciec Nikodem, który jest duszpasterzem krajowym muzyki kościelnej i tutaj także naszym pomysłodawcą też tych koncertów poświęconych księdzu Dolindo. Dzisiaj będziemy słyszeć rekwiem, a rekwiem to znaczy odpoczynek w Bogu, odpoczynek wieczny. Rekwiem to jest nazwa mszy, którą się sprawuje w intencji kogoś, kto odszedł, kto umarł. Jest to sposób przez Kościół wyrażenia wiary, że na śmierci wszystko się nie kończy, że istnieje ktoś, kto pokonał śmierć. Więc dzisiaj będziemy tutaj w czasie tego koncertu oddawać się temu, co my w credo mówimy, wierzę w życie wieczne, wierzę w ciała zmartwychwstanie. To się nazywa eschatologia. Czasami niektórzy mówią, że od jakiegoś czasu w Kościele katolickim zamknięto urząd do spraw eschatologicznych i Kościół zajmuje się tylko tymczasowością. Jesteśmy tutaj po to, żeby nie potwierdzać takich przewidywań i takich nowinek. Nawet jeśli w wielu miejscach, wielu katolików udaje się zwieść w stronę tego, żeby zajmować się tylko tym, co mamy tutaj pod nosem, środowiskiem naturalnym, klimatem, czystością powietrza, budowaniem wspólnoty ludzkiej. To są wszystko rzeczy ważne, ale jest coś jeszcze ważniejszego. Jest właśnie to, co wyrażamy w credo, mówiąc wierzę w zmartwychwstanie ciała, wierzę w życie wieczne. Eschatologia ma dwa wymiary. Jeden odnosi się do tego, co nas czeka na końcu czasów. A drugie to jest jakiś zawarty, wpisany w naszą codzienność szyfr, pewna mądrość, pewne jakby drugie dno, pewne odniesienie do czegoś ważniejszego w stosunku do tego, co przeżywamy na co dzień. Uczymy się właśnie przeżywać każdy moment naszego życia, wierząc i odkrywając, że Chrystus obecny w historii to jest Pan, który daje nam już tutaj zakosztować, możliwość zakosztować życia wiecznego. Zresztą Chrystus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Nie, będzie miał kiedyś. Już tutaj możemy tego smakować. Jednym z wymiarów doświadczenia życia wiecznego już tutaj na ziemi to jest spotykanie się z przebaczeniem grzechów. Jedna z niespodzianek, które mnie spotkały, kiedy po raz pierwszy pojechałem do księdza Dolindo, do Neapolu, a bywałem wcześniej już we Włoszech, w Niemczech, w Holandii, już zdołałem się przyzwyczaić do pustych konfesjonałów. Do tego, że nieraz konfesjonały w kościołach na zachodzie służą do przechowywania mopu i wiader i szczotek. Że już nikt się nie spowiada. Dzisiaj już nie jest czas, nie jest moda na sakrament pokuty. Chcesz skorzystać ze spowiedzi, musisz zadzwonić do jakiegoś księdza, umówić się na spotkanie. Jakby to była innego rodzaju psychoterapia. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, że w kościele, gdzie spoczywa ksiądz Dolindo, gdzie pracował, są 4 konfesjonały. I za każdym razem, kiedy tam się pojawiałem, to jak zobaczyli, że jestem księdzem, mam strój, mam koloratkę, to zaraz ktoś przychodzi i mówi, padre konfesji, ojcze spowiadasz? I wsiadałem do konfesjonału i zaraz wytwarzały się nie 2, ale 3 kolejki. We Włoszech spowiadają się także z przodu. Ja to nazywałem na kiosk. I zawsze byli ludzie chętni do spowiedzi, były piękne spowiedzi. To jest to, co zostało po księdzu Dolindo. To jest ta tradycja, która się do dzisiaj nie wyczerpała. Ksiądz Dolindo dał się poznać jako człowiek, którym Bóg się posługiwał, żeby przekazywać innym zapach życia wiecznego poprzez
spowiedź, sakrament pokuty. Myślałem sobie, być może to jest ten konfesjonał, w którym ja siedzę, w którym spowiadał ksiądz Dolindo i zawsze czułem takie poczucie zaszczytu. Zresztą, jak on spowiadał? Opowiadała mi Gracja, że jak przychodził ktoś do spowiedzi do księdza Dolindo i spowiadał się szczerze, uczciwie, do łez, to ksiądz Dolindo udzielał mu rozgrzeszenia, a potem wychodził i brał go w objęcie i mówi, jak ja ci zazdroszczę. Ty dzisiaj przeżywasz, doświadczasz miłość i miłosierdzie Pana Boga. Chciałbym też tego doświadczyć. Rozumiecie, że wiedział, że jeśli coś się dzieje w konfesjonale, to więcej dobra spotyka tego, który się spowiada, niż tego, który udziela sakramentu. Posłuchajmy chwilę, zanim przejdziemy do wysłuchania Missa Requiem, to będzie duża całość, to posłuchajmy jeszcze słów samego księdza Dolindo, który wyjaśnia, czym jest konfesjonał, co się dzieje w czasie spowiedzi. Świat jest ogromnym szpitalem chorób, których źródłem jest zawsze przeklęty grzech, bowiem wszelkie zło moralne czy fizyczne bierze się jedynie z grzechu. Bóg wszystko uczynił uporządkowanym i to, co wyszło z Jego ręki, jest doskonałe w swym rodzaju. Grzech, polegający na oddaleniu się stworzenia od swego Stwórcy i na zastąpieniu Boga stworzeniem, pociąga za sobą nieporządek. Zastanawialiśmy się kiedykolwiek nad tajemnicą odpuszczenia grzechów? Jak to się dzieje, że grzech, będący faktem historycznym, zawsze realnym wobec nieskończoności Bożej, zostaje unicestwiony i przebaczony? Jezus wziął na siebie wszystkie ludzkie nieprawości, aż po te ostatnie, do jakich dojdzie na ziemi, i w sobie samym zniszczył je z miłości. Przemienił je mocą swej ofiary w harmonię sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Dzięki sakramentowi pokuty łączymy się z Nim i zamieniamy się w cząstkę Jego udręczonego ciała. W ten sposób grzech, logicznie rzecz biorąc, zostaje nie tylko przykryty, ale i zniszczony w krwi i miłości Chrystusa. Aby zrozumieć tę doniosłą prawdę, spróbujmy sobie wyobrazić pewne urządzenie zdolne przemieniać wszystko, co ulega zepsuciu, w jego zdrowe elementy. Wrzucamy do środka kawał zwierzęcej padliny. Urządzenie pracuje, rozgniata nieczystą masę, trzeszczy i gromadzi w sobie smród ścierwa, lecz na koniec wydobywa się z niego czysta chemiczna substancja. Dopóki padlina pozostawała poza urządzeniem, budziła wstręt, lecz wystarczy wrzucić ją do wnętrza machinerii i od razu zgnilizna zamienia się i to, co wcześniej przyprawiało o nudności, teraz przemienia się w dobro. Zdechłe zwierzę historycznie już nie istnieje, lecz zamienia się w pierwotny składnik działania machinerii. Na tym polega odpuszczenie grzechów. Człowiek popełnia grzech i staje się nieskładną masą. Jego grzech jest realnym faktem, a faktów nie da się wymazać. Człowiek żałuje. Jego żal uczynił już z grzechu okazję do zwrócenia się do Boga. Nie jest już złem, które oddzielało od Boga, ale impulsem, który ku niemu popychał. To podstawa pokory, która pozwala stworzeniu uznać swą nicość. Grzesznik otrzymuje sakrament pokuty i łączy się z męką Jezusową. Jego grzech zostaje przez tamtego przyjęty i przemieniony w miłość wewnątrz Jezusowego serca. Grzesznik, łącząc się z Nim, już nie natrafia na nędzę, ale na zadośćczyniące działanie będące czystą miłością do Boga. Już nie ma grzechu, ale jest sprawiedliwość. Człowiek zostaje usprawiedliwiony i zaczyna żyć w Nim i dla Niego.
Naturalne żałowanie popełnionego zła nie prowadzi do pokoju duszy. Natomiast sakramentalne rozgrzeszenie napełnia nas radością. Radość ta i zadowolenie nie stanowią przelotnej uciechy kogoś, kto uwolnił się od jakiejś mrocznej duchowej tajemnicy, ponieważ niejednokrotnie ktoś opowiada innym o własnych przewinieniach i zwierza się przed obcymi z własnej nędzy, ale nie znajduje pokoju. Natomiast to zadowolenie polega na precyzyjnym zdaniu sobie sprawy, często w postaci podświadomie doznanego dobra z otrzymanego skarbu. Jest to duchowa satysfakcja, nie odczuwania już żadnego ciężaru grzechu, bowiem grzech został usprawiedliwiony w Jezusie, Odkupicielu, zmienił się, uległ przekształceniu. Człowiek czuje się sprawiedliwy, nie odczuwa więcej wyrzutów, doznaje pokoju, ponieważ Jezus przyjął jego błoto i przemienił je we własnej krwi w świetlisty skarb kryształów połyskujących w blasku nieskończonego słońca. Jak wspaniałym cudem jest zatem odpuszczenie grzechów. W tym momencie możemy jedynie uchwycić jakiś odblask tego cudu, który w wieczności stanie się przedmiotem nieustannej kontemplacji, gdy w Chrystusie zostaną ukazane wszystkie grzechy świata przemienione w miłość. Na tym polega chwalebny triumf Boga nad złem i całkowita porażka szatana.
et lux perpetua luceat. Thank you.
sacre missionis, ante diem rationionis. Mariam absolvisti et latronem exaudisti mihi quoque vespem dedisti. Preces menon sunt digna, sed tu bonus fac benigna, ne parani gravor igna. Oh.
Oh,
Przypomnę tylko, że dla nas śpiewa chór jasnogórski Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia, a także soliści Milena Wyżykowska i Maciej Maciejak, a dyryguje całym koncertem pani Jolanta Muratów. Jeszcze raz brawa dla naszej artysty. To był rzeczywiście bardzo trudny utwór. bardzo trudny, wyobrażam sobie do wykonania. Jeszcze trudniejszy dlatego, że w tych dźwiękach, w muzyce księdza Dolindo liturgicznej widać, jak wiele jest zawartego bólu, cierpienia. Dolindo znaczy ból. Tak jest zatytułowana jego autobiografia. Tak brzmi jego imię w dialekcie neapolitańskim. Ksiądz Dolindo prawie nigdy nie skarżył się, nigdy nie dochodził swoich praw. Zawsze znosił z cierpienia, przeciwności, z ogromną pokorą, oddając się całkowicie Panu Bogu, ale w jego muzyce, w jego utworach widać, że niejednokrotnie był bardzo cierpiącym człowiekiem i to cierpienie jednoczył z Chrystusem. Był taki moment, kiedy ksiądz Dolindo znalazł się już po raz trzeci w czasie postawiony przed świętym oficjum i wielokrotnie był poddawany niekończącym się przesłuchaniom. Miałem okazję widzieć także protokoły tych przesłuchań. One są rzeczywiście absurdalne, bo nieraz ksiądz Dolindo sam prosił, mówił: powiedzcie mi, w którym miejscu popełniłem błąd. Nie chciałbym w niczym wyrządzić krzywdy mojemu Kościołowi, czy tym mniej jeszcze człowiekowi prostemu, który wierzy w Boga. I powiedzcie mi, gdzie ja jestem gotowy to wszystko poprawić, skorygować. I wtedy w odpowiedzi nieraz słyszał: jeśli by ksiądz miał choć odrobinę w sobie Ducha Świętego, to sam by wiedział, gdzie popełnił błędy. Był taki moment, kiedy ksiądz Dolindo, który przyjmował to wszystko z pokorą, także szyderstwo, to było bardzo trudne do znoszenia, gdy nieraz wymykał się za pozwoleniem przełożonych, odpowiedzialnych za klasztor pasjonistów, gdzie był przechowywany, gdzie przebywał. Czasami wymykał się gdzieś, żeby przyjąć komunię świętą do innego kościoła, innej bazyliki i tam napotykał ludzi, którzy z niego szydzili: patrzcie, to jest ten bagarozzo, mówili po włosku, czyli to jest ten chrabąż, ten żuk gnojny. Patrzcie, jego zrobią kiedyś papieżem. Kpili sobie z tego i ksiądz Dolindo mówi: słowa padały wtedy jak kamienowanie. Wszystko to oddawał w ręce Chrystusa i zawsze traktował się jako nikt, jako zero. Nie zasługuje na nic więcej, chce być razem z Chrystusem, kochać z Chrystusem. I był taki moment, kiedy jeden z przełożonych pasjonistów usiłował pomóc księdzu Dolindo i mówi do niego tak. Mówi: zobacz, Dolindo, ty cały czas milczysz, ty cały czas chodzisz ze zwieszoną głową. Ty ich przekonujesz, że jesteś jakimś niespełna rozumu, jesteś jakimś kretynem, więc oni tym bardziej cię źle traktują. Postaw się. Pokaż, że ty także potrafisz się bronić. Wnieś swoją sprawę do sądu. I mówi ksiądz Dolindo, to co słyszał od tamtego człowieka, który chciał mu życzliwie pomóc, wpędziło go w ogromny zamęt. Zaczął myśleć: być może ja się mylę, może ja się pogubiłem, może rzeczywiście powinienem postępować inaczej. I wtedy przyszła Matka Boża i poprzez lokucję powiedziała mu katechezę o pysze ludzkiej. Mówi: diabeł ma do człowieka dostęp poprzez ludzką pychę. I ta pycha czasami przyjmuje postać taką ewidentną, że ktoś staje się wyniosły, ktoś staje się oburzony, ktoś się obraża, ale czasami przyjmuje postać także subtelną. I mówiła Maryja, że jest tyle rodzajów ludzkiej pychy. Na przykład pycha żołądka, kiedy człowiek sobie rekompensuje jakąś przykrość dogadzaniem. Albo na przykład pycha języka, kiedy jakąś zniewagę próbujesz sobie zastąpić ironią albo jakimś tam znęcaniem się słowami na kimś innym.
albo pycha lubieżności, kiedy człowiek sobie próbuje wtedy dostarczyć trochę wartości samego siebie albo przyjemności poprzez inwestowanie w swoje ciało, wygląd. Maria mówi, uważaj, bo diabeł zawsze szuka pychy. Bez pychy nie znajdzie dostępu do człowieka. Dolindo był bardzo wrażliwy także na cierpienie innych ludzi. Zwłaszcza kiedy wybucha wojna i Neapol był bombardowany, wtedy ksiądz Dolindo, który mieszkał na 4. piętrze Via Salvatorosa 58, mieszkanie 24, i tam wtedy był balkon i on wówczas, kiedy spadały bomby, wychodził na ten balkon, wyciągał ręce i mówili świadkowie, on wtedy zastygał, modlił się, przemieniał się, jakby jednoczył się z bólem tych ludzi, którzy w tym momencie cierpią, tracą domy, i prosił Boga, żeby oszczędził ludziom cierpienia, żeby tak jakby chciał to cierpienie wziąć na siebie, w ten sposób jednoczyć się z Chrystusem. Zanim przejdziemy jeszcze do kolejnego utworu, posłuchajmy jeszcze odrobiny słów samego świętego mistyka z Neapolów właśnie o sensie bólu. Z pamiętnika Enciny Cervo. W ostatnich latach bardzo cierpiał, a to z powodu paraliżu, a to z racji zwyrodnienia części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa. Silny ból zmuszał go do opierania głowy na piersi. W sposób szczególny dokuczały mu nogi owrzodzone i spuchnięte jak dwie beczki, z których wyciekała woda i ropa. Miał nimi przeciągnięte buty i gdy chodził, pozostawiał ślady na podłodze. Potrzebował odpoczynku, lecz powtarzał, odpocznę w grobie. Największy ból sprawiało mu opatrywanie tych nóg. To było prawdziwe męczeństwo. Mimo tego nigdy nie narzekał. Natomiast słyszałem, jak powtarzał wciąż, dziękuję, Panie Jezu. Dziękuję, Panie Jezu. Mogę wręcz powiedzieć, że cieszył się bólem. Gdy opatrywałem mu rany, nieraz mi się wyrwało, dlaczego właśnie ja muszę ci sprawiać tyle bólu? Brak mi już odwagi, by to robić. On na to, dawaj, nie przejmuj się. Jestem zadowolony, że mogę cierpieć i ofiarować dla dusz, dla Kościoła i dla kapłanów, którzy potrzebują wiele modlitwy. Miał również przepuklinę żołądkową, która go niezmiernie bolała, ale mimo cierpień aż do wieczora oddawał się owocnemu, niezmordowanemu apostołowaniu pisania i przepowiadania. Bywało, że niekiedy prosiłam odwiedzających, by przyszli innym razem, ponieważ ksiądz Dolindo był bardzo obolały i zmęczony. On jednak ze swego pokoiku wołał, niech wejdą, nie wiesz, jakie udręki ze sobą przynoszą. I nikomu nie odmawiał odwiedzin. Nawet gdy był już umierający, przyjechała pewna pani z Taranto i chciała za wszelką cenę z nim porozmawiać. Pokazałam jej, w jakim stanie się biedak znajduje, zabraniając odzywania się. Lecz on odwrócił znienacka głowę w jej stronę, podniósł rękę i ją pobłogosławił. Nie mam pojęcia, jak zauważył jej obecność przy sobie. Kobieta tymczasem nie mogła się nadziękować Bogu, płacząc z radości. Ksiądz Dolindo uczył. Czasem myślimy, że Jezus jest surowy. Lecz w rzeczywistości jest całkiem inaczej. Bowiem jako odkupiciel i pośrednik jest On miłosierdziem i dobrocią. Cała Jego surowość jest miłosierdziem dążącym do zbawienia. Gdy widzisz kogoś na skraju przepaści, uśmiechasz się do niego? Gdy Twemu synowi płonęło ubranie, zdzierałbyś z niego ciuchy z łagodnością? To właśnie miłość nastraja do surowości, będącej niczym innym jak
bólem kogoś, kto kocha. Nie mamy pojęcia, ileż on może zdziałać w kimś, kto cierpi i czuje się udręczony pomimo nerwów i rozpaczy. Czasami ktoś może się nawet poczuć opuszczony przez Boga i nieszczęśliwy. Tymczasem każdy rodzaj bólu znajduje oddźwięk w udrękach Chrystusa, przemieniając się w Jego ból. On wziął na siebie całą ludzką słabość, nadając znaczenie wszelkiej niedoli. Odpowiedział głosem miłości na każdy ból i gdy zsyła bądź pozwala, że na kogoś spada coś bolesnego, równocześnie wydobywa z jego wnętrza wszystko, co tamtego może połączyć z nim. Czemu pozostawił śmierć i to nieraz bolesną, skoro nas odkupił? Aby okazać człowiekowi pogrążonemu w boleściach ostateczne miłosierdzie. Biada tym, którzy umierają wesołkowato. Odkupienie jest skarbem, jaki każde stworzenie musi się do siebie zastosować. Człowiek został ocalony i wykupiony przez Jezusa i tak naprawdę to On jest człowieczeństwem. Każdy musi w Nim zaistnieć, by znaleźć zbawienie. A skoro wielu przed Nim ucieka i nie czerpie z Jego życia, Jego miłosierdzie musi uciec się do ostatecznego środka sprowadzenia ich do siebie. Do bólu. Bardzo dziękujemy artystom, naszym młodym artystom i artystkom Szkoły Jasnogórskiej Muzycznej i pani Jolancie Muratów, która przygotowała, dyrygowała dzisiejszym koncertem, a także innymi osobami, pedagogami Szkoły Muzycznej.
Chciałem także bardzo podziękować panu Marianowi Florkowi, aktorowi i dziennikarzowi, jak sam dodał, od 2 tygodni emerytowanemu, tygodnika Niedziela w Częstochowie. Dziękujemy panu Marianowi, że zechciał użyczyć swojego głosu księdzu Dolindo dzisiaj. Chciałem jeszcze na koniec wam powiedzieć, że poza ucztą muzyczną będziemy mogli jeszcze posilić się słowem drukowanym. Przyjechali wydawcy, którzy publikują od lat książki księdza Dolindo. Jest pan Piotr Misachowicz, dyrektor wydawnictwa Esprit, który ma duże zasługi w popularyzowaniu księdza Dolindo. To właśnie to wydawnictwo jako pierwsze wydało biografię księdza Dolindo napisaną przez panią Joannę Bątkiewicz-Brożek. Miała być dzisiaj z nami, ale w ostatniej chwili coś się stało, w domu nie mogła przybyć. Są także prawdopodobnie przedstawiciele wydawnictwa M, którzy z Krakowa, którzy też wydają książki księdza Dolindo. Mają też wiele nowych tytułów w planie. Natomiast chciałem wam zwrócić uwagę na taką książeczkę, która mi jest bardzo bliska, dlatego że mamy taki mały modlitewnik księdza Dolindo, przygotowany przez Grację, jego bratanicę. To jest wybór według niej najpiękniejszych, najtrafniejszych myśli, fragmentów z dzieł, komentarzy do Ewangelii księdza Dolindo, a także instrukcja do modlitwy według księdza Dolindo. Znajdziecie tam także, jak modlić się nowenną Bożego zaufania, czy także jak odmawiać koronkę, jaką odmawiał, uczył także ksiądz Dolindo. W tej książce Myśli i modlitwy księdza Dolindo, wyborze Grazie Ruotolo, przełożył ksiądz Robert Skrzypczak. Mamy ojca Samuela, przeora i szefa Jasnej Góry. Prosimy jeszcze o słowo na koniec. Kochani, dołączam do tych wszystkich podziękowań, które już tutaj popłynęły w stronę naszych artystów i tych, którzy nam zgotowali tę duchową ucztę dzięki twórczości księdza Dolindo Ruotolo, który jest twórcą tej mszy rekwiem, której dzisiaj wysłuchaliśmy. Największe podziękowania po Panu Bogu dzisiaj też się należą temu, który jest spiritus mowę z tych spotkań jasnogórskich po raz trzeci. Mam na myśli oczywiście księdza profesora Roberta Skrzypczaka, który jest znakomitym teologiem i na pewno w Polsce najlepszym znawcą życia i świętości księdza Dolindo. Pewnie ksiądz profesor chciałby teraz powiedzieć, że karmię jego pycha. Przed chwilą usłyszeliśmy, że pycha może być bardzo subtelna i wtedy diabeł ma dostęp do człowieka, ale myślę, że księdzu profesorowi, który tak jest wpatrzony w księdza Dolindo, to nie grozi. Ja się bardzo cieszę, że Jasna Góra jest tym miejscem, gdzie odkrywamy tajemnice życia i świętości księdza Dolindo, bo przede wszystkim jesteśmy zachwyceni tym jego zawierzeniem całego swojego życia Matce Bożej. To ona go uratowała przed wszystkimi pułapkami, które mógłby mu zgotować szatan, bo przecież jego życie było jednym wielkim pasmem cierpień i to cierpienie często zadawali mu ci, których najbardziej kochał, ludzie Kościoła, a jednak do końca potrafił kochać swoich nieprzyjaciół. I dlatego warto modlić się o jego rychłe wyniesienie na ołtarze, żeby ten przykład jego świętości promieniował na cały Kościół. Kościół, który jest też często zraniony przez ludzi, którzy nie rozumieją, do czego jest powołany, co jest jego misją, którzy też ranią innych świadomie, nieświadomie. Ksiądz Dolindo może być patronem wszystkich zranionych w Kościele i pokazuje, że jest zwycięstwo miłości nad grzechem, życia nad śmiercią. Dlatego do tej modlitwy o jego rychłą beatyfikację wszystkich zachęcam. I już teraz zapraszam, żebyśmy za rok też w rocznicę narodzin dla nieba księdza Dolindo mogli się tutaj spotkać. Mam nadzieję, że Matka Boża nam tę łaskę wyświadczy. A teraz jeszcze zawierzając się jej orędownictwu, wierząc w to, że patrzy na nas z nieba
gdzie uwielbia Boga ksiądz Dolindo, pomódlmy się o to, byśmy sami potrafili kroczyć ścieżkami Jego świętości. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas od... Nie wiem, czy już kończymy, czy jeszcze kończymy, to przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Kochani artyści, mam nadzieję, że nie zmarzliście tutaj, bo my jesteśmy rozgrzani waszym śpiewem. Bardzo dziękujemy wam za śpiew solistą i przede wszystkim pani dyrektor Jolancie Muratów i innym pedagogom szkoły. Bardzo dziękujemy za ten piękny wieczór i prosimy o więcej. Otrzymaliśmy błogosławieństwo ojca przeora, więc jeśli chcecie, to w przedsionkach bazyliki są wydawcy, są książki, można się zaopatrzyć w nowości, czy także dawne rzeczy. I bardzo proszę, żebyście wszyscy wrócili do domu bezpiecznie. Niech Pan Bóg czuwa nad waszym powrotem, bądźcie ostrożni. I do zobaczenia za rok, jak powiedział ojciec przeor, przyjmujemy to jako zaproszenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.